No witam serdecznie. Dzisiaj będziemy budować antenę i nie tylko antenę. Będziemy robić cały odbiornik, słuchajcie, do odbioru wojskowego satelity SATCOM 5, SATCOM 8. No niestety nikt nie wiedział w tamtych czasach, że ten satelita jeszcze do tej pory będzie pracować i w tej chwili dużo piratów przez to satelitę nadaje, także jest czego posłuchać. Słuchajcie, antena będzie miała praktycznie dwa zakresy, chciałbym zrobić, ale na początek zrobimy antenę na 255 MHz, bo na taki częstotliwości SATCOM 8 nadaje. No i tam boki, nie? 250-55. No to wojskowe pasma w 80 bodajże, którymś tam 9 roku zostało wystrzelone. Miał służyć tylko do łączności dla wojska amerykańskiego, a się okazało, że nikt nie jeszcze jej do tej pory nie zdjął. No i upodobania są tego typu, że sobie Brazylijczycy sobie używają jak CB radia, wojskowego satelity. Czy co, nie można? Można. Słuchać każdy może. Nie wiem jak u nas jest z nadawaniem na tę satelitę, ale raczej nie można. Zresztą kiedykolwiek u nas... Polska to jest taki kraj. Tam gdzie usiądziesz, tam jest raj, nie? To jest taki właśnie... A mentalność Polaków jest taka między Niemcem a Ruskim. Zakazać po niemiecku, nie? Ale Ruski nie dla siebie, nie? Dobra. Także działamy. Słuchajcie, robimy antenkę do odbioru amerykańskiego wojskowego satelity. Co nam będzie potrzebne, słuchajcie? A więc tak, z materiałów. Rurka aluminiowa 8 mm, grubość ścianki 1 mm, tu były metrowe kawałki, 5,99 za metr. Dwie sztuki. Obejma hydrauliczna albo elektryczna, to jest akurat na 32, także to nie jest elektryczna obejma, ale możecie sobie kupić elektryczną, że to będzie jako uchwyt. To akurat ja kupiłem hydrauliczną i do tego dokupiłem jakieś uszczelki hydrauliczne, które tam w środek można będzie sobie włożyć, czyli tak, złoty 69 jedna obejma, po prostu o, zaciśniemy sobie na gumie, nie? Żeby to się trzymało, ale jak kupicie elektryczną obejmę, to już nie musicie kupować ani gumy, ani takich hydraulicznych, chociaż myślę, że te hydrauliczne są mocniejsze. Rurka elektryczna, tu jest akurat taka 2 metry, cena bodajże 5 zł, będzie nam potrzeba 55-60 cm tylko takiej rurki, to jest rurka 30 mm, czyli 3 cm średnicy. I teraz uwaga, korki, to są hydrauliczne korki, złoty 29 sztuka i to jest do 32. I patrzcie, na 30 nakłada się na wierzch i można wcisnąć na ścisk. Dwa takie korki będą nam potrzebne, żeby uszczelnić nasz korpus anteny, w którym będzie zrobiony balun. No i tutaj jest magiczne słowo. Wszyscy teraz nie wiecie, znaczy dla jednego to jest proste, dla drugiego masakra. Ja też na początku nie wiedziałem, o co chodzi z tymi balunami dokładnie. Ale to jest balun, zrobimy z przewodu, tak, metr przewodu koncentrycznego 75 ohmów. Dobrze by było, żeby oplot był lutowalny, a nie aluminiowy. Współczynnik skrócenia, zaraz dojdziemy, o co tu chodzi. Metr tego przewodu. Dalej z materiałów. No, około metra przewodu RG58. Współczynnik skrócenia też jego jest 70 bodajże tam z kawałkiem. Zaraz się będziemy się posiłkować tutaj z znajomego po prostu filmikiem, który wam dokładnie wytłumaczy, ale to za momencik. Jak zrobić ten balon? Będziemy to robić. Gniazdko takie jak do CB radia. Tam cena gdzieś około 8 zł.
tutaj mam jeszcze taki wtyk kątowy, znaczy to jest taka przejściówka kątowa, to sobie ta przejściówka kątowa niekonieczność, tu może być zwykły kabel, ponieważ ona będzie, to gniazdko, zamontowane w jednym z dykielków. Z materiałów to praktycznie to wszystko, do tego jeszcze cyna, no. Aha! Oczywiście zapomniałem kupić. No i nie wiem, czy gdzieś znajdę. Oczka, takie oczka na szóstkę, no a śrubki, cztery śrubki, obojętnie jakie. Mosiężne to wiadomo, że nie zarzwieją. Ja tu mam zwykłe czarno, stal, twarde. Oczka ja sobie zrobiłem z blachy, bo po prostu zapomniałem kupić. I właśnie tak właśnie patrzę, czy one są na szóstkę, nawierciłem na szóstkę, dobra. Będą nam takie oczka, zwykłe oczka elektryczne, tu ja mam miedziano blachę. O. Tutaj mam dwa takie oczka, zwykłe oczka na kabel elektryczny. I tych oczek będzie potrzeba, jeśli jeden zakres, cztery sztuki. Jeśli dwuzakresową antenę robimy, tych sztuk, albo jednozakresową antenę z reflektorem, to tych jest 8, czyli dwukrotność tych oczek, nie? My to zrobimy bez reflektora. Jeden zakres na 255 do 260 MHz, tak mniej więcej. A więc tak, co to jest ten balon? Zapytajmy się zaraz. Zanim zaczniemy budowę, trochę teorii w razie niejasności podczas konstruowania anteny. Jak widać na rysunku, mamy dwa dipole. Jeden w polaryzacji pionowej, drugi w poziomej. Przesunięte są względem siebie o kąt 90 stopni. Tutaj natomiast mamy dwa przewody koncentryczne 75-ohmowe połączone ze sobą w sposób pokazany na rysunku i dodatkowy przewód 50-ohmowy, który jest w tym przypadku pętlą fazową dla naszej anteny. Promienniki i przeciwwagi mają 1/4 długości fali, natomiast przewody też 1/4 długości fali, ale pomnożoną przez współczynnik skrócenia przewodu koncentrycznego. Taki współczynnik oznaczamy literą K. Wartość współczynnika można znaleźć w notach katalogowych danego przewodu. I tak na przykład, dla przewodu RG58 taki współczynnik skrócenia wynosi 0,66. Mówię o tym celowo, bo jeśli użyjecie innego przewodu pętli fazowej niż ja użyłem, to długość trzeba sobie wyliczyć. Teraz podam przykład, jak to zrobić. Należy skorzystać ze wzoru na długość fali. Czyli lambda równa się 300 podzielić przez f, czyli częstotliwość, na której będzie pracować nasza antena, podaną w megahercach. Całość należy jeszcze podzielić przez 4, czyli 300 podzielić przez 255,5 i to podzielimy przez 4. I otrzymamy 0,2935. I teraz należy to pomnożyć przez współczynnik skrócenia przewodu koncentrycznego. Czyli jak wcześniej wspomniałem, dla przewodu RG58 jest to 0,66. I otrzymujemy wynik, oczywiście w metrach, 0,1937, czyli inaczej 19,37 cm. Taką długość będzie miała nasza pętla fazowa, gdy użyjemy przewodu RG58. Przewody koncentryczne 75-ohmowe też możemy sobie wyliczyć tą metodą, ale niekoniecznie, ponieważ mają bardzo podobny współczynnik skrócenia, więc raczej wymiary będą takie same, jak ja użyłem w swojej antenie. No to jeśli już wiemy teraz, co to jest ten balun, czyli to jest nasza pętla fazowa, dopasowanie impedancji dwóch dipoli przez pętlę fazową do impedancji kabla 50 ohmów. Nie nadajnika, nie odbiornika, tylko do impedancji linii przesyłającej do 50 ohmów od anteny do a urządzenia. No dobra, to bierzemy się do pracy. Wyliczamy to wszystko, to co ma być, czyli kabel 75 ohmów. Współczynnik jest troszeczkę inny niż 66 i długość tego przewodu to są dwa odcinki po 24 cm. 19,5
akurat tutaj wyszło 19,5, ponieważ ten kabel RG58 ma folię fazłotko i też współczynnik troszeczkę się różni. 19,5 cm ma być od nie od miejsca lutowania, tylko od miejsca zaczęcia się ekranu, czyli to, co będziemy lutować, zostawiamy i tutaj musimy sobie uciąć 19,5 cm plus zostawić po centymetrze na odizolowanie, nie? Dobra, ja działam, życzę miłego oglądania, pozdrawiam. Okej, drugi kabel 75 ohmów, niemy na odcinki 25 cm, bo ma wyjść 24,5, to 25,5. 24,5, ok, to tu 25,5 i takich musimy mieć dwie sztuki, czyli robimy tak dwie sztuki, tak. Takich samych, ok. Naprawdę to nie ma różnicy, że te 3-4 mm coś źle zrobimy, to nie ma różnicy. I teraz tak. I jeszcze RG58 później już będzie tyle, ile zależy, jak będziemy mieli tą rurkę, ile tam nam będzie trzeba, nie? No to zostawiamy jeszcze RG58, dobra. To teraz odizolowujemy to wszystko po pół centymetra, tak jak mówiłem. Teraz tak, z jednej strony musimy tak zrobić, żeby połączyć wszystkie oploty razem, łącznie z czarnym. Dwa białe i... patrzę, tutaj oplot trochę przycięło i ten oplot chyba nie jest lutowalny. Jak nie jest lutowalny, to musimy wziąć kawałek drutu, linki, zwykłego, cienkiego przewodzika i wszystkie je sobie razem z tym przewodem miedzianym zlutować, skręcić. Zaraz zobaczymy, czy on jest lutowalny, czy nie. Tutaj akurat dobry cymy, szkoda, to nie pojęcie, jakby nie była. Zobaczmy, czy to się będzie lutować. Wykonamy balun, który jest praktycznie balunem bezstratnym. Nie ma rdzenia. Czyli to jest praktycznie każdy jeden rdzeń magnetyczny w jakimś transformatorze, który my wykonujemy, jest, wnosi w stratę w układzie, nie? A tutaj zrobimy praktycznie bezstratny balun, czyli pętlę fazową do dopasowania 50 ohmów. Do dopasowania dipola. Do przewodu 50 ohmów. Wszystkie nadajniki i odbiorze. Przy odbiorze to nie jest aż takie bardzo ważne, ale zawsze to inaczej działa. Taki symetryzator. Ale przy nadajnikach jest to bardzo ważna rzecz, bo można sobie spalić końcówkę mocy, jeśli tu nie będzie stroju SWR, nie? Tłumaczę jak dla dziecka w podstawówce, a wiem, że ogląda nas, znaczy mnie tutaj sporo ludzi bardzo zaawansowanych, którzy za chwilkę mnie tutaj poprawią, jeśli chodzi o długości, ale się okaże w praniu, słuchajcie, to wszystko się okaże w praniu.
to dopiero po podłączeniu mierników jest cokolwiek widać. O co tu chodzi? Ja tutaj ściągam jeszcze te pazłotko, tak żeby mieć pewność, że tu znaleźć żadnych mi nie zrobi. Z materiałów jeszcze będzie co do czego, to klej, albo klej na gorąco, albo żywicę. Ja tutaj pewnie żywicę zastosuję, żeby potem uszczelnić po prostu tą rurkę i ją posklejać, nie, do kupy. No, trzeba patrzeć na te włoski, słuchajcie, żeby żaden włosek dośrodkowy nie dotykał. No dobra, tak to jest zarobione. Nie wiem, czy to kurde z tą kamerą, tą ostrością. Dobra, może ta druga łapnie szybciej. Tak mniej więcej po 3 mm wystaje biała osłonka. Ok, wszystkie przewody razem z sobą złączamy z jednej strony i lutujemy wszystkie ekrany ze sobą i wszystkie środki ze sobą. A jeszcze ten RG58 nie jest zawinięty. A czemu? Okej. Dobra. O, trzeba uważać na ten RG58 z tego co widzę, bo lubi wyskoczyć. Ale cienka żyła w środku. Tu jest akurat wiele żyłek, bo to jest 50-ohmowy. Też musimy tę folijkę ściągnąć. Ale pada. Za oknem deszcz. Okej. No dobra. I teraz tak. Oba środki. Tu możecie sobie się posiłkować jakąś taśmą, ale niekonieczność. I jeszcze tylko musimy tutaj przełożyć nasz 50-ohmowy. Mam nadzieję, że to wszystko da się tu zlutować. Może się uda to jakoś przyczyścić. Dobra, działam, lutujemy. Było łatwiej i pewny styk to miało, to weźmy sobie kawałek innego przewodu miedzianego. O. O. I zrobimy tu lejkę. Też jest miedziany. No dobra. Może najpierw teraz tak, powodujmy wszystkie środki. No dobrze, wyrudnij. W czymś przytrzymać. Wszystkie środki razem, wszystkie masy razem.
Jejku. Mówiłem, że te włoski trzeba uważać. Tak, ponieważ bardzo słabo się lutuje ten przewód, to takim zwykłym drutem miedzianym owijam oplot, chodzi o masę, o oplot. Owijam dodatkowo, oprócz tego, że go tam lutuję, to owijam jeszcze dodatkowo miedzią, żeby mieć lepszy po prostu styk. I później to się robi jak tulejka, jak się podsynuje. To jest lepszy styk. Ale leje. Deszcz. To co? Można powiedzieć, że balon praktycznie mamy zrobiony. To wraca do drugiego ramienia. Tu przyjdzie sygnał z odbiornika. Znaczy, a przyjdzie sygnał do tych dwóch końców. Tu minus, tu plus. Wszystkie razem ze sobą złączone. Plus, minus, czyli górna część dipola, dolna część dipola i prawa część dipola i lewa część dipola. I tutaj ładnie możemy sobie to związać wszystko opaską. Dobra, to teraz w takim razie się bierzemy do wykonania korpusu, no i anteny. To jest nasz bezstratny balon, tak zwany. Tniemy rurkę na... Teraz tak, zobaczmy, 24 to będzie 55, wystarczy w zupełności 55. 1/4 fali dojdzie jeszcze do gniazda. Czyli jednym słowem tak. Będzie 6 razy 2, 40, 52. Możemy dać 55, no bo nawet 6 tutaj w tym miejscu idzie. Wszystko na oko mniej więcej. Co tu kurczę? Nie, ta strona piłki, ale to nic. Ta jest strona do metalu. Okej. Reszta na potem, na inne projekty. Czy coś tu nie krzywo wyszło? No i dobra. Korkiem się zapnie z jednej, się zapnie z drugiej. Jak to będzie wyglądać? 28 cm mają mieć dipole. 1/4 dipola, 28 cm. Czyli jednym słowem musimy ukroić 4 pręty po 28 cm. 280. Potem jeszcze później 29 ma być, ale pójdzie śrubka, nakrętka, ta blaszka pod spodem.
28 trójmiar. 28, czym to zaznaczyć? Czymś ostrym. Tutaj. 28. Tym będzie szybciej. Nie ma to co flexa. No. Mamy nasze pole do naszej anteny. I teraz tak. Musimy wziąć jeden korek. Odmierzyć sobie cztery otwory z każdej strony. Czyli jednym słowem na szóstkę musimy tutaj nawiercić. Ja tam mam ustawione szóstkę. Ok. Czyli robimy tak. Tu akurat mamy fajnie, bo słuchajcie, na tych korkach są takie jakieś wypustki, ale one nie są. Nie, no dobrze, jest po przekątnej. Czyli jednym słowem odmierzamy sobie. Ok, ta wypustka i ta wypustka. Musimy sobie odległość odznaczyć, o w ten sposób, ale widać. I nawiercić cztery otwory. Tu będzie nasza góra. Tu będzie dół. Idziemy wiercić. Mamy wywiercone cztery otwory na nasze dipole. I teraz musimy to sobie ładnie zamontować. Będziemy za chwilę lutować do tych blaszek. Także od razu je może oczyśćmy. Nasz balon będziemy tu lutować. O ile to nam wejdzie. Za długie śruby. Haha. Niemożliwe. Działamy.
Super, dobra. Teraz tak. Patrzcie na to. Się wchodzi luźno, nie? W takim razie musimy, wiecie co zrobić? Musimy wziąć 5,2 mm wiertło, ok, włożyć tu w środek. Tak, o, gdzieś na 2 cm. Wziąć praskę do końcówek SMA i tak przed samym końcem zaprasować. Ok, na wiertle. Oho, kto to teraz wyciągnie? Musi wyleść. O, dobra. I w tej chwili możemy wziąć sobie tutaj, teraz nie wlezie, musimy wziąć gwintownik szóstkę. O, tu jeszcze możemy poprawić troszeczkę. Koniec. O, gwintownik szóstkę i ładnie to sobie nagwintować. Trzymamy za to. Ewentualnie zaciśniemy jeszcze trochę w prasce. O. I gwint. Będzie pięknie to nakręcać. Jeszcze sobie obrobimy tutaj koniec papierkiem. O! I co, dalej nie chcę? Za mało nagwintowałem. Dobra, i to samo robimy ze wszystkimi czterema. No. Czyli gwintujemy. Z drugiej strony zalewamy klejem na gorąco, żeby nam woda do środka nie szła, nie? I robimy to z czterema. Działamy. Okej. Okay. Wszystko zaprasowane, nagwintowane. Tak, tak to wygląda. Taki ma być prostokąt. No i co? Zaczniemy to lutować, słuchajcie. Będzie nam potrzebna dosyć solidna lutownica. Prawdopodobnie tą użyjemy też. I teraz tak. Wypadałoby się nie pomylić. Słuchajcie, narysujmy sobie tak. To będzie jej polaryzacja pozioma. Znaczy polaryzacja kołowa, bo satelita nadaje z polaryzację kołową, czyli robimy w ten sposób, że musimy sobie wyznaczyć dwa promienniki i dwie przeciwwagi, czyli to jest promiennik do góry o 90 stopni, drugi promiennik to będzie ten. I teraz tak, to mamy przeciwwaga ground, GND i tu mamy GND, czyli to są nasze promienniki, to są nasze przeciwwagi. I lutujemy w ten sposób. Tu te wszystkie środki do tego górnego, tu do tego górnego, masę do tego dolnego. Zaginamy to i środkowo żyłę do tego promiennika, a masę do tego promiennika, do tej przeciwwagi. To co? Działam. Słuchajcie, działam, polutuję i zaraz zobaczycie, jak to będzie wszystko wyglądać. A w praktyce, jak się spisuje, dopiero w następnym odcinku, bo dzisiaj już jest późno, lutujemy.
teraz, gdy już mamy to wszystko polutowane, czyli żyła gorąca 75 ohmów tu, żyła gorąca 50 ohmów tu, musimy posprawdzać, czy ma antena przejścia i czy nie ma zwarć. Między promiennikiem a promiennikiem ma mieć przejście, a nie ma. Dlaczego nie ma? A oksydacja jest na tym, słuchajcie, musimy dotykać wewnątrz, w środku, w rurce. Patrzcie, dlatego tutaj gwintowałem, bo ona jest takim czymś pociągnięta. I dobrze jest właśnie ją... O, zobaczcie, między rurkami jest przejście, między masą nie ma przejścia. Możemy wziąć, a masy mają przejście. Muszą mieć, tylko że oczywiście dobrze by było je czymś zmatowić. Mają przejście, a tym nie ma. Czy tutaj masa ma przejście i żyła gorąca ma mieć przejście i przy gnieździe nie ma przejścia. Wszystko gides. Wszystko jest git. I teraz, żeby tutaj nic nie oberwać, słuchajcie, to sprawdzamy jeszcze raz, czy nie ma tych zwarć żadnych. Tutaj musimy sobie to tak jakoś podoginać, żeby tu jeszcze weszła rurka. Moment, bo już tu widzę, że jest kłopot, się odlutowało. I zalać to żywicą. Będziemy mieli pewność, że... nasza antena po prostu się nie rozleci. No i żywica wejdzie, jak zauważyliście, a tutaj mam śrubki na imbusy. Zalejemy tutaj żywicę tak do połowy korka, to wtedy tam ta żywica wejdzie, będzie robić jako kluczyk do imbusów. I będziemy mogli sobie ramiona składać, rozkładać, rozkręcać bez... Będzie pewność, że nie obrócimy i nic nie urwiemy wewnątrz, nie? Dobra, żywicę rozrabiam, zalewam do połowy korek, czekamy aż wyschnie. Montujemy tu kawałek kabla, jednotwartofali, czyli długość do złączki. W sumie niekoniecznie taka długość, może być różna długość, może być kilka długości. Tutaj musimy w tym korku zamontować gniazdko typu N. W tym koreczku. Do tego celu rozwiertaczek, dobre szczypce, później żeby podlutować sobie nasz przewodzik RG58. Tu działamy przy wielkich częstotliwościach i praktycznie transformator dopasowujący, czyli symetryzator, można byłoby zastosować, nie ma problemu, przecież telewizja DVB-T chodzi wyżej. Ale my zastosowaliśmy symetryzator z przewodu 50 i 75 ohm. Zalewamy efekt końcowy. Zobaczycie, jak odbiera w następnym odcinku.
i czekamy, aż zaschnie, aż stęży, a potem będziemy tutaj na końcu montować gniazdeczko. Na końcu tej antenki będziemy montować gniazdo. Ok, tutaj mam wstawione już koreczek gniazdeczko. Będziemy tam przylutujemy ten kabelek do tej anteny, tutaj już wyprowadzenie. Zostawiamy do wyschnięcia, ponieważ żywica trochę schnie, a ja życzę Wam satysfakcji z nasłuchów. Słuchajcie, i podziękowania dla kanału, na którym właśnie to odwzorowałem i z którego wzięte było urywki w moim filmie. Czyli Radio Hobby. Kanał Radio Hobby na YouTube. Możecie sobie posłuchać nasłuchów. I jeszcze urywek z jego kanału. Właśnie z takiej samej anteny. Wykonanej. Też pokazał jak wykonać. Także powieliłem temat. To by było na tyle. Słuchajcie. No i zapraszam, zobaczymy, co ona tutaj potrafi. W następnych częściach programowanie też USA, tak? Jezuska. Zobaczymy, może się uda na tę częstotliwość tej satelity zaprogramować radio. Nasłuch oczywiście RTL SDR. Też to zobaczycie w kolejnych częściach. Pozdrawiam. Czekamy, aż wyschnie, no.